A ja, korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie piszą. Właśnie, nie powiedziałeś nic, co nie powiedziałeś w rej. Powiedz mu to teraz, dawaj. Chyba jak się zachowywałeś ty. A mówisz, że jak masz honor. Kurwa! Co tu się dzieje? Jo! Pod tym jenie! Ale ja uważam, że... 15 lat tu mi zajebałeś jakąś twarz! Kurwa, tak i nie miałeś z tym problemu! Mordecko, trzy wdechy, wydechy, spokojnie. Ja tutaj się odpalił. Chodź tu, Adi, usiądź. Nikola, pójdź go, on jest nieszkodliwy, chodź od ja. Jak ogląda, jaki zaciekawiony. 15-latkowi zajebałeś twarz po zerze. Masz, kurwa. Pogadaj, ile ci zostało. To wypikać? Bo to dzieci oglądają. Dajcie mikrofon Adrianowi. Ale dobrze, to... że ja... Nikola! Dobrze, że zafarbowałem, bo też miałem rudy. Spokojnie, zobaczymy się, kurwa. To jest odpowiedź za tego liścia na backstage'u, którego zakończyłeś, kurwa. Dobra, Nikola, spokojnie już. Uwaga, leci! To... Uwaga na scenę, nie opierajcie się, panowie! Ej, ile GBS-a wypił ten Adrian? Kurwa, nie będę z kurwą przy jednym stole siedzieć, z frajerami nie siedzę przy jednym stole. Chuj, kurwa, co ty teraz mówisz, kurwa? Dziecko z partyzanta z liścia wyjebałeś, kurwa, i mówisz coś o byciu frajerem? Chcecie to powtórzyć? Adrian, zróbmy to jeszcze raz, tylko spokojnie. Svelu, ty! Kurwa, gnu nieba, zabierz, ja tam mówię. Posłuchaj, szmatu pita. Kurwa, gnu jebany, powiedział do mojej koleżanki, że będzie ruchana, to podszedłem i mu wyjebałem. Chuj ci do pkoty. Ale jak ty się, kurwa, zgubujesz do dzieciaka, kurwa? 15 lat miał do chuja. Ja kurwa, się... zajebisty cel. Adrian Polak, kurwa. Reżyser, ja się nie odnajduję w tym panelu. Przenieście mnie może do trzeciego. Dobrze, moi drodzy. Kończymy ten panel. Dziękujemy, wielkie brawa, zapraszamy. Ej, jakie kończymy, ty. Kończymy. Ale to, co masz na koszulce, co to jest? No słuchaj, nie ma dzisiaj z nami naszego przyjaciela, mojego przyjaciela, Adriana Polaka, więc stwierdziłem, że chciałbym, żeby zawsze był przy mnie i jest. Jest ze mną. O co chodzi? To już jest takie... ...osób, gdzie naprawdę ta nienawiść jest do siebie, bo ja naprawdę Polaka nie lubię, kurwa. Nie lubiłem go od dnia pierwszego. Nie przepadam za nim i mógłbym wiele o nim na jego temat powiedzieć i jakby nie mam z tym żadnego problemu, a posadzić obok tego jeszcze dwie inne osoby, na przykład, które mają z nim konflikt, no to byłoby coś. I chuj no, zajebię ci w ten łeb i w ten twój zakłamany łeb i skończymy pewnie w klatce, o ile on też tą walkę weźmie, ale on tą walkę weźmie, bo to w zasadzie on tą walkę chciał, a ja nie mam problemu, żeby mu zakurwić ten zakłamany łeb i chuj. Wiem, na co się pisze, jestem na to gotowy i jak mówiłem, z chęcią zajebię mu w ten łeb. No. Jebać go. Chodzi po prostu o... Tam kurwa daje z siebie wszystko, bo wiem, ile w to władowałem. No i tyle, idę urwać mu głowę. Sytuacja zostaną dla niego, ja wam tylko powiem tyle, że jutro dam z siebie wszystko, idę kurwa się nakurwiać i go rozpierdolę. Tylko tak bardzo, jak będę mógł. Idziemy na całość. Idź. Jest informacja, wysłuchajcie. Na pierwszej konferencji nie pokazałeś mi szacunku. Ja ci jutro kurwa tego szacunku nauczę. Jutro serwuję paprykarz!